Proszę Państwa, po tak wspaniałych referatach ja naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że mamy tylu zdolnych, odważnych historyków, badaczy, którzy po prostu w ten sposób przedstawiają tematy polskiej Golgoty na wschodzie. Potrzebujemy więcej takich ludzi, ponieważ tylko przez prawdę możemy zmienić sytuację Polaków na wschodzie. Ja, zanim przejdę do swojego tematu szczegółowego, chciałbym skorzystać z tej okazji, że właściwie z Państwem spotykam się tylko raz do roku i chciałbym przekazać kilka takich uwag generalnych. Otóż pierwsza uwaga, która się nasuwa z tych pięknych referatów, że inne mniejszości narodowe potrafią zadbać o swój interes. To się dzieje tylko dlatego, że te mniejszości narodowe mają wspaniałe porozumienie ze swoimi agendami rządowymi i parlamentarnymi, czego my niestety nie mamy. I tutaj prosi się aż temat główny, że dopóki nie postawimy sprawy Polaków na wschodzie, na arenie międzynarodowej, to ten temat praktycznie nigdy nie będzie rozwiązany. Dlatego, że sprawy repatriacji można tylko i wyłącznie rozwiązać w sposób prawidłowy, jeżeli będzie miało się do dyspozycji duże fundusze. Takimi funduszami Polska na dzień dzisiejszy nie dysponuje i zresztą stale przez 70 lat były te same argumenty, że PRL było nie stać, teraz III Rzeczypospolitą jest nie stać, a 2,5 miliona Polaków na wschodzie dalej oczekuje reakcji swojej matki ojczyzny, która właściwie coraz bardziej się od nich oddala. I tutaj jest rola właśnie edukacji, tutaj jest rola historyków, tutaj jest rola dziennikarzy, badaczy, żeby odważnie te sprawy stawiać. Popatrzcie, jaką mieliśmy wspaniałą sytuację. Mamy 50 eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy premiera Buzka szefem Parlamentu Europejskiego. Pisałem listy, błagałem, żeby przynajmniej w tej tworzonej historii Europy XX wieku fakty po prostu wielkości Rzeczypospolitej nie zostały pomijane, bo proszę sobie wyobrazić, że nie ma tam wojny polsko-bolszewickiej 1920, nie ma tam roli Solidarności, po prostu tak, jakbyśmy nie istnieli. I na wszystkie te tematy, które tu poruszamy, to przede wszystkim wpływ generalny mają stosunki Polsko, przedtem ZSRR, a dzisiaj III Rzeczypospolitej i Rosji. Jeżeli nie będziemy mieli równoprawnych, partnerskich układów, no to będzie taka sytuacja, którą obserwujemy na dzień dzisiejszy, że nawet nomenklaturę powtarzamy niepoprawną, jak na przykład amnestia. No, jaka to była amnestia w 1941 roku w stosunku do Polaków? Jak w ogóle można używać prawnie taką terminologię? To samo dotyczy obywatelstwa polskiego. Proszę sobie wyobrazić, że na konferencji polonijnej w 2003 roku w Częstochowie w Akademii Polonijnej miałem wykład na temat obywatelstwa polskiego i tragedii Polaków na wschodzie w związku z dekretami Stalina, który w 1940 roku właściwie dekretami o obywatelstwie uszczęśliwił miliony Polaków, którzy jeszcze pozostali przy życiu, bo nie zostali zamordowani w obozach i nie zostali wywiezieni do obozów na Syberii. I po moim wykładzie wicemarszałek Senatu, nie będę wymieniał tu nazwiska, bo nie o to chodzi, zabiera głos,
i mówi, ja się nie zgadzam z panem Gołębiewskim, ponieważ Polacy na wschodzie dobrowolnie się zrzekali obywatelstwa polskiego, przyjmując obywatelstwo sowieckie. No ja się pytam tej pani, kto byłby tak odważny, żeby NKWDziście, który wpadał rozbijając drzwi z bronią w ręku i rzucał papiery i ze znajomością, że połowę rodziny już wyginęło i nie wiadomo w ogóle, co się z nimi stało, kto by takich dokumentów nie podpisywał. Dlaczego wspominam o tych sprawach? Dlatego, że później ten proces repatriacji, który trwa do dnia dzisiejszego, ma kolosalny związek z tym, co się wydarzało w latach właśnie 39, 40, 41, 42. Dlatego, że to były te fakty, które politycznie spotykały w sposób tragiczny naszych rodaków na wschodzie. Wiemy, że było 13 milionów Polaków zajętych przez Armię Czerwoną. Wiemy, że z tych 13 milionów, 7 milionów to była rdzenna polska ludność, głównie zasiedlana po wojnie polsko-bolszewickiej i oczywiście 6 milionów również obywateli polskich, ale pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, żydowskiego. Głównie represje Stalina i NKWD skupiły się na tych 7 milionach rdzennej ludności polskiej. To, co mówiła pani mecenas Schonert i te wszystkie przesiedlenia, które dotyczyły również i innej ludności, ale nie w takim stopniu jak nas. Tu pan profesor Wysocki w dniu wczorajszym wspomniał o bilansie ludnościowym Polaków na wschodzie, którego żeśmy przez 70 lat nie byli w stanie zrobić. I obawiam się, że nawet w dniu dzisiejszym o sporządzenie takiego prawidłowego bilansu będzie bardzo, bardzo trudno, dlatego że te wszystkie szacunki to są często pół miliona w lewo, pół miliona w prawo. Ale cieszę się, że takie badania są kontynuowane, dlatego że z moich doświadczeń, z moich materiałów, które posiadam, to wszystkie tak zwane w cudzysłowie repatriacje, dlaczego mówię w cudzysłowie repatriacje, bo w wolnym świecie zachodnim pojęciem repatriacji określa się przemieszczanie ludności do ojczyzny z obozów pracy, z obozów jenieckich i tak dalej. A nigdy nie taki przypadek, żeby kogoś z ziemi ojczystej przenosić na obcą im ziemię opolską, wrocławską i tak dalej, gdzie do dnia dzisiejszego nie mają dokumentów własności tej ziemi. Tam tracili wszystko, tutaj zostali wprowadzani w sytuację zasiedlania terenów obcych im zupełnie, prawda, i kulturowo, i duchowo, i rodzinnie, prawda. I tak jak mówię, do dnia dzisiejszego, co będzie miało w ramach Unii Europejskiej w dzisiejszym układzie bardzo poważne skutki, jeżeli tym ludziom nie nadało się własności tych ziem i tych gospodarstw, które zasiedlali. To samo z obywatelstwem polskim. No proszę państwa, jeżeli znacie ustawy o obywatelstwie polskim z 20 roku, z II Rzeczypospolitej, później nawet PRL-owskie z 51 roku, z 62 roku, czy nawet ta męczona ostatnio przez x lat od 2009 do 2012, żadna z polskich ustaw nie daje możliwości ani prawa, żeby obca administracja odbierała obywatelowi polskiemu obywatelstwo. Jak również obywatel polski nie może się zrzekać z obywatelstwa polskiego przed obcą administracją, bo obywatelstwo może odebrać tylko ta administracja państwowa, która je nadawała.
Dekrety Stalina są do dnia dzisiejszego obowiązujące Polaków na wschodzie i w sposób milczący władza Rzeczypospolitej, zarówno w PRL-u, jak i w III Rzeczypospolitej, po prostu milczy na ten temat i praktycznie nic nie robi. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego to znajdzie się dziesiątki prawników, którzy potrafią udowodnić, że tak naprawdę to Polacy na wschodzie obywatelstwa polskiego nie utracili. Ale po 70 latach proszę nie odbierać tej mojej wypowiedzi jako fakt, że wszystkim en bloc należałoby teraz to obywatelstwo przywrócić, bo zrobilibyśmy im również dużo krzywdy, dlatego że sytuacja po 70 latach tak bardzo zmieniła ich życie w sensie pracy zawodowej, jakichś tam socjalnych świadczeń, które im się należą i tak dalej. No i oczywiście filozofii marksistowsko-bolszewickiej, sowieckiej, która do dnia dzisiejszego uznaje, że narodowość i obywatelstwo to jest domena władzy. To władza będzie decydowała. Proszę pamiętać, że narodowość pochodzi z wyższej półki kulturowej, bo to jest właśnie wartość kulturowa. I tylko i wyłącznie od nas zależy, jakiej narodowości czujemy się członkami. Czyli narodowości nie może nam odbierać żadna administracja państwowa, ani społeczna, ani religijna, dlatego że to jest decyzja indywidualna każdego z nas. To jest ta nasza dusza, to jest to nasze serce, które wynika z związków krwi, kultury, w której żeśmy byli wychowani, prawda, układów rodzinnych, ziemi ojczystej, historii, dziedzictwa narodowego i tak dalej. I tutaj władze komunistyczne mają bardzo poważny problem ze zrozumieniem tego podziału pomiędzy obywatelstwem i narodowością. Im się wydaje, że mogą decydować o wszystkim. I tutaj było kilka pięknych wypowiedzi właśnie dotykających tej problematyki narodowość, obywatelstwo. Obywatelstwo jest aktem administracji państwowej. I to jest akt, który nadaje władza państwowa. I obywatelstwo jest dużo niższej wartości dla człowieka, dla human being, prawda? Bo to jest tylko i wyłącznie właściwie ewidencja. Ewidencja naszej pracy, ewidencja naszego zamieszkania, ewidencja naszych świadczeń i tak dalej. Natomiast narodowość to jest to, o czym sami wewnętrznie decydujemy. Także ja, zdając sobie sprawę, że jesteśmy troszkę z czasem spóźnieni, nie będę w całości cytował mojego referatu, dlatego że zostanie on złożony i jestem przekonany, że będzie wydana książka, na pewno w elektronicznej formie będzie po prostu wydana treść wszystkich tutaj wygłaszanych referatów, ale po prostu chcę tylko powiedzieć o tym, że ostatnie 23 lata naszej III Rzeczypospolitej. Proszę sobie wyobrazić, że 4200 osób w ramach tejże repatriacji znalazło się w Rzeczypospolitej. 4200. W tym samym czasie wyjechało z byłych republik sowieckich 1 700 000 Żydów, 250 tysięcy Niemców, nawet taka biedna Mongolia potrafiła zadbać o 200 tysięcy swoich obywateli. My 4200. Dlaczego? Bo ustawa o repatriacji to jest ustawa z 2000 roku i ona przenosi cały ciężar odpowiedzialności
za przeprowadzenie całego procesu repatriacji na władze lokalne Rzeczypospolitej. Te władze lokalne wiadomo, że nie mają pieniędzy, oni nawet dróg własnych i ulic nie potrafią i nie mogą ponaprawiać właściwie, a co mówić, załatwić mieszkanie, załatwić pracę i co najmniej 3-letni okres po prostu wsparcia finansowego. Dlatego mamy takie wyniki, jakie mamy. No nie ma takiej możliwości, żeby przy obciążeniu władz lokalnych sprawami repatriacji ten temat rozwiązywać. Czytałem ciekawy artykuł, w którym rozłożył autor ten proces na przeszło 100 lat, prawda? Na ten, tu oczywiście cytuję, jako żartobliwą wprost uwagę. Gołębieski. W każdym razie to jest sprawa zasadnicza, że gdybyśmy mieli równoprawne stosunki Rzeczypospolita, Rosja, potrafilibyśmy w sposób partnerski, bez żadnych stresów, tylko to, co faktycznie mówi prawda historyczna, uzyskać po prostu jakieś reparacje finansowe za tragedię Polaków na Syberii, za wywózki, za pracę ciężką, prawda, i te wszystkie tragiczne rzeczy, które Polaków spotkały. Tak jak Niemcy płaciły przez wiele, wiele lat za obozy pracy i za obozy jenieckie i tak dalej. Nikomu nawet do głowy nie przychodzi z władz polskich, żeby z taką notą dyplomatyczną wystąpić, prawda? Nie mamy również tematu stawianego na forum Unii Europejskiej, gdzie jest Bank Światowy, gdzie są programy szczególnie nastawione na sprawy mniejszości narodowych i tak dalej. No, proszę mi powiedzieć, jak długo można czekać? Ja skończyłem 70 lat i ja stale czekam na rozwiązanie elementarnych, podstawowych zasad ABC naszej niepodległościowej Rzeczypospolitej, tylko nie mogę się doczekać. I nie wiem, czy będę taki szczęśliwy, że w końcu dożyję tego momentu, że Polacy na wschodzie podziękują nam, narodowi polskiemu, za to, że potrafiliśmy rodaków sprowadzić do ojczyzny. Na dzień dzisiejszy to wygląda naprawdę źle. Ja bym chciał na tym skończyć, a oczywiście referat złożyłem w naszym sekretariacie naukowym. Dziękuję Państwu, ale zanim skończę, to tutaj aż się prosi wspomnienie naszego wielkiego, naprawdę wielkiego przyjaciela, serdecznego naukowca, wielkiego historyka, profesora Józefa Szaniawskiego. Profesor Józef Szaniawski bardzo się zaprzyjaźnił z naszym stowarzyszeniem, bardzo nas wspierał, zawsze zapraszał naszych gości międzynarodowych do Izby Kuklińskiego i 5 dni przed śmiercią zadzwonił do mnie na Florydę i mówi: ja przylatuję do Chicago, ale chciałbym również odwiedzić Clearwater. Clearwater to jest zachodnia część Florydy od Zatoki Meksykańskiej i tam profesor Szaniawski przyjeżdżał wiele lat wcześniej do pułkownika Kuklińskiego. Ja się bardzo ucieszyłem z takiej wizyty. Oczywiście powiedziałem, że gościmy go w naszym domu. 3 dni później dowiedziałem się o śmierci profesora Szaniawskiego. Bardzo go szanuję za to, że pokazywał wielkość Rzeczypospolitej, że mówił o hołdzie ruskim 1611 roku, gdzie cała carska rodzina właśnie na krakowskim przedmieściu składała hołd przed Zygmuntem III
i po prostu mówił, że Polska nie może być wpędzana tylko w kompleksy i w tą niemoc, z której nie możemy się wygrzebać. Bo ja o tych komisjach, o tych wszystkich porozumieniach, sprawach trudnych, że się spotkają, tu się spotkają, tam się spotkają, tylko że z tych spotkań nic nie wynika po prostu. Dlaczego tych spotkań nie pokazują w telewizji publicznie? No, przecież skoro to są spotkania dotyczące polskiego narodu, to dlaczego to są jakieś szczególne tajemnice? Ja nie muszę komentować, bo myślę, że każdy z Państwa ma swój własny komentarz na tym, ale chciałbym prosić o powstanie i chociażby symboliczną chwilę zadumy nad hołdem dla profesora Szaniawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę usiąść. I dziękuję Państwu za uwagę.